pomimo ograniczeń, które przeżywamy wszyscy związanych z koronawirusem, gmina no, musi funkcjonować, musi realizować swoje zadania i gmina Konstantynów takowe zadania również realizuje. Pomimo ograniczeń kontaktu z petentami, bo takowe wprowadziliśmy, to pracownicy niestety pracują. Realizujemy przedsięwzięcia, które są wpisane w uchwale budżetowej i tutaj takie główne to są dwa zadania. Jedno zadanie to jest związane z rewitalizacją rejonu Kolonia Komarno i ktoś, kto przejeżdża przez tą miejscowość, to na pewno już tam zauważy błyszczącą wieżyczkę z blachy miedzianej czy utwardzony parking przy kościele. To są te dwa takie najistotniejsze zadania, które przypisaliśmy na ten rok. Oczywiście są inne, przygotowujemy się do kolejnych, przeprowadziliśmy rozeznania cenowe na zadania związane z remontami dróg. Zleciliśmy prace projektowe, inwestycje, które zostały wpisane do Funduszu Sołeckiego, czyli głównie tutaj dominują inwestycje drogowe w niektórych miejscowościach. I rytm pracy jest na bieżąco. Nie możemy zaprzestać jakichkolwiek działań, bo to może w perspektywie uniemożliwić jakiekolwiek zadania inwestycyjne, chociaż nie ukrywam, z niepokojem patrzymy na przebieg tych wydarzeń, które mają miejsce, ponieważ musimy też mieć świadomość, że w pewnym momencie tych środków finansowych będzie na pewno dużo mniej, zobowiązania podatkowe na pewno będą mniejsze. Mówimy o firmach małych szczególnie, które ograniczają swoją działalność, więc te wpływy podatkowe do budżetu będą na pewno ograniczone i na to musimy się też, z tym się też musimy liczyć. Dlatego pomimo, że nie ma możliwości zorganizowania sesji Rady Gminy, ale telefonicznie rozmawiamy, dyskutujemy te problemy, chcemy jakoś powoli rozwiązywać. Ale Konstantynów jest widoczny, że Konstantynowie działania są. Humorystycznie powiem, ktoś, kto przejedzie teraz przez Konstantynów, to już zobaczy pobiałkowane krawężniki i pobielone drzewka. Serdecznie zapraszam. Wróćmy do tej rewitalizacji kolonii Komarno. Gdybyśmy mogli rozwinąć temat, na czym dokładnie polega, jaka tutaj kwota wchodzi w grę, czy wchodzi też współfinansowanie? Tak jest. Rewitalizacja to jest projekt, który powstał dzięki programowi, regionalnemu programowi operacyjnemu województwa lubelskiego. To zadanie na kwotę prawie około 2 miliona złotych obejmuje tak kilka działań. Pierwsze działanie, które zostało zrealizowane w roku ubiegłym, to jest uporządkowanie zabytkowej Alei Lipowej w tej miejscowości. Drugie zadanie to jest chyba takie najpiękniejsze, to jest remont byłej kaplicy, czyli byłego kościoła parafialnego w tej miejscowości, który obejmuje, można powiedzieć, kompleksową modernizację tego obiektu. Remont jest to obiekt podlegający konserwatorowi zabytków, więc tutaj są szczególne obostrzenia, jeśli chodzi o te prace remontowe, ale projekt obejmuje zarówno prace zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W tej chwili trwają prace przy wymianie dachu. Tak jak wspomniałem, układana jest blacha oczywiście miedziana. Trwają prace wewnątrz, prace tynkarskie i instalacyjne. Wykonany jest szereg prac związanych z ogrodzeniem tego terenu. To jest bardzo duży element tego całego projektu, bo sięgający ponad 20%, ale ogrodzenie takie dość, powiem kolokwialnie, masywne, betonowe, ale dość efektownie wyglądające. Niedługo wykonawca przystąpi już do utwardzania terenu, z dojścia z parkingu do kaplicy i wokół kaplicy. Drugi wykonawca realizuje pracę przy parkingu. Jest szansa, że jeszcze w tym tygodniu będzie ułożona pierwsza warstwa asfaltu. Jest już zamontowane oświetlenie LED-owe na bazie paneli fotowoltaicznych, czyli w oparciu o słońce. Przygotowana jest instalacja monitoringowa. Pozostaje tylko, tak jak wspomniałem, ułożenie asfaltu, wykonanie placu zabaw,
Już jesteśmy też po przetargu, wyłoniliśmy wykonawcę, który do końca czerwca ten plac zabaw wykona wraz z ogrodzeniem. No i takie upiększenie tej całej inwestycji to jest zazielenienie, posadzenie drzewek, posianie trawy. To jest tak inwestycja, no taka perełka w tej miejscowości, bo inwestycji tej skali to nie było tam takiej realizowane i to tak upiększy to i stworzy wspaniałe centrum miejscowości Komarno-Kolonii. Kolejne drobne rozwinięcie, ale drobne, panie wójcie. Remonty dróg, gdzie mniej więcej mogą być planowane? Remonty dróg to generalnie te drogi, które prowadzą do zabudowy stricte kolonijnej, czyli do gospodarstw, które są gdzieś tam indywidualnie czy po dwa oddalone od zagęszczonej zabudowy, ale będą realizowane w Komarnie, w Wandopolu, w Zakalinkach, w Wólce Polinowskiej, za kanalu, nie, krótki odcinek. No i jeszcze jedno rozwinięcie tematu, panie wójcie. Fundusz Sołecki. Może ze dwa, trzy główne zadania w miejscowościach. Które są najciekawsze w tym roku? Jeśli chodzi o Fundusz Sołecki, to generalnie z 14 sołectw, które posiadamy, to mamy cztery zadania związane z projektowaniem inwestycji drogowych. Kolejne trzy zadania to jest modernizacja, remont dróg istniejących, gruntowych. Jedno zadanie jest wsparcie działań gminy. No i tutaj mogę się pochwalić Konstantynowem, bo środki z Funduszu Sołeckiego miejscowości Konstantynu zostały podzielone. Część została przyznana na przygotowanie projektu pozostałych trzech ulic do remontu w Konstantynowie oraz druga część na przygotowanie projektu zagospodarowania centrum miejscowości Konstantynów, czyli rewitalizacji centrum Konstantynowa. Te trzy ulice to, panie wójcie? Te trzy ulice to jest ulica Mickiewicza, Dworcowa i Tarkowa. Czyli dzieje się. Tutaj trzymamy kciuki za kontynuację inwestycji. Mamy nadzieję, że rzeczywiście wspomogą funkcjonowanie gminy i przyczynią się w dalszej kolejności do jej dalszego rozwoju. No miejmy taką nadzieję, no, realizujemy tych przedsięwzięć dość dużo od wielu lat, ale pomimo trudnych czasów też nie siedzimy, nie czekamy na, że ktoś nam coś da, tylko próbujemy realizować sami, przygotowywać się do poprawy warunków i to realizujemy stale.